widząc Witalija Kliczkę w mundurze, tak pierwsze moje skojarzenie było wojownik. Wojownik znów wrócił, tylko w innej formie, oczywiście w innej formule, ale człowiek, który walczył przez całe życie. Mógł siedzieć sobie na Florydzie, przecież tam ma ogromną posiadłość. Mógł sobie ze Stanów wysyłać ciepłe pozdrowienia i pisać, jak to bardzo mocno ściska kciuki. Mógł gdzieś sobie w Niemczech jakiś ciepły kąt znaleźć, bo tam też ma się gdzie zatrzymać. Nie, on tutaj przyjechał, on tutaj pokazał po raz kolejny, tak, ta Ukraina, mówcie co chcecie o mnie, a ja wam po raz kolejny pokazuję, ona jest dla mnie ważna i kiedy trzeba przekuć słowa w czyny, to je właśnie przekuwam. Bracia Kliczko, szczególnie Witalij Merkijowa, wykazują się taką prawdziwie bohaterską postawą. Udowodnili w ostatnich dniach, a wcześniej tak naprawdę tygodniach, miesiącach, jakby nie powiedzieć latach i dekadach, że są większymi postaciami niż sport. Władimir zawsze stał blisko brata. Stał na Majdanie, stał w czasie kariery w narożniku, razem ze sobą wychodzili, co charakterystyczne, nawet kiedy się pokłócili. Tak, oni się nawzajem wspierają, to jest też wniesione z domu. Im to zawsze też wpajano. Tata, który ich wychowywał twardą ręką, ale zawsze z zasadami. Mama zawsze w cieniu, nadjeżdża, choć też podobno twarda. Kiedyś Darek Michalczewski opowiadał, jak przygotowywałem książkę o Witaliju Kliczce, że był pełen podziwu, taka niepozorna, mała, a tych chłopaków tam potrafiła, tych dębów gdzieś po kątach rozstawić. W każdym razie. I tata, i to jego podejście, i to, że zawsze zabierał ich na strzelnicę, i to, że zawsze gdzieś tłumaczył im, jak ważne jest przygotowanie do tego, aby gdzieś móc bronić swojego kraju. Pamiętajmy o tym, tata, który no, poniósł duże konsekwencje tego, że bardzo mocno zaangażowany był podczas tej awantury, podczas tej wielkiej tragedii w Czarnobylu. Też zawsze przekonywał ich, że pewne rzeczy trzeba robić, bo warto się poświęcać i warto się angażować w pewne sprawy, mimo że to może potem przynieść no, takie, a nie inne efekty. No to wszystko też się teraz tutaj przełożyło i to wszystko też o sobie dało znać. W historii sportu pewnie niewiele mieliśmy przypadków tak zdyscyplinowanych ludzi jak bracia Kliczko z wojskowej rodziny. Wiemy, czym zajmował się nieżyjący już niestety ojciec. Oni w jakimś stopniu dumnie kontynuują te tradycje rodzinne. To są wielcy ludzie i myślę, że tak zostaną zapamiętani nie tylko za karierę sportową. Być może w kontekście tego, co się dzieje teraz, jeszcze ważniejsze rzeczy robią dzisiaj. Bracia Kliczko, jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie, zachowują się dokładnie tak, jak to zawsze robili w okolicznościach, które przynosiły dramaty i konflikty, jeśli chodzi o ten kraj. Kiedy sobie przypomnimy Majdan, kiedy się cofniemy do tych początków, może nie fascynacji polityką, ale zainteresowania, chęci wejścia do polityki, Witalija przede wszystkim, bo to on tutaj głównie jest osobą, która w tej polityce zaistniała i to ona rozwijała się politycznie, wiemy dobrze, Merkijowa przecież od 2014 roku. Więc jak sobie tak przypomnimy, cofniemy się, pomarańczowa rewolucja, zawsze wtedy jeszcze wychodząc do ringu, pomarańczowa chusta przy spodenkach, powroty z przygotowań przed kolejnymi walkami, żeby wstawiać się za Julią Tymoszenko. To wszystko pokazuje, że ta Ukraina, ich podejście do Ukrainy było takie bardzo patriotyczne. Jeśli chodzi o samego Kliczko, Witalija, on zawsze chciał stworzyć taką jakby trzecią siłą. Zawsze chciał być kimś, kto stawiałby na europejskość, na nowoczesność, zakładając udar, zresztą bardzo dobra nazwa tak swoją drogą marketingowo, jeśli chodzi o to ugrupowanie, które sam stworzył. To też było ugrupowanie, które zawsze zgłaszało swoją proeuropejskość. Pamiętamy też w Polsce szukanie kontaktów z ugrupowaniami, które właśnie w tym kierunku zmierzały na Majdanie, często stawianie czoła ludziom, którzy wręcz uznawali go w którymś momencie za zdrajcę, no krzyki hańba, kiedy przekonywał, że pewnych rzeczy nie wolno robić, że nie odwetu tu szukamy, ale dla nas szansy, dla zmiany naszego kraju. Tak było. Oczywiście on troszeczkę podpadł jako Merkijowa, na tej popularności ogromnie stracił, ale po raz kolejny znów pokazał, że te wartości, o których opowiadał, kierunek, którym chciałby iść jako polityk, jako człowiek, bo on rzucił karierę przecież pięściarską, stając na rozdrożu właśnie po to, żeby gdzieś tam dla kraju coś zrobić. I ja myślę, że to u niego nie było tylko na pokaz, więc po raz kolejny pokazał, że właśnie to nie było na pokaz i że to, co do tej pory wyznawał, te wszystkie wartości, które głosił, tutaj się skumulowały. Chwycił za broń i stanął do obrony Kijowa. Pozostaje nam być dumnymi z tego, że walczyli i boksowali też kiedyś w Polsce. To są wielcy ludzie, będą o nich pisane książki, będą o nich kręcone filmy i nie mogę się doczekać finału tej historii. Mam nadzieję, że na tej Ukrainie szybko zakończy się ta
ta nieszczęsna wojna i mam nadzieję, że ten zmieniający się świat w końcu wróci na jakieś właściwe tory.